47. z Kierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Mówiłem, za chwilę zabierzemy was w niezwykłą podróż z legendą polskiej muzyki rockowej. To prawda, finał, ale dnia dzisiejszego, ponieważ jutro kolejne gwiazdy, kolejne atrakcje będą na was czekały, więc mamy nadzieję, że również będziecie z nami. A dzisiaj faktycznie na naszej scenie już ostatni wokalista, gwiazda, ale emocje i power, który będzie płynął z tej sceny, będzie niezwykły. To naprawdę wielka moc, ponieważ to, tak jak powiedziałeś, Łukaszu, legenda polskiej muzyki rockowej. Jak również duża ilość kobiecych imion pojawiająca się w jednym z utworów. A, tak było. Tak, tak było faktycznie. Szanowni Państwo, nie wiemy, ile was tutaj jest, ale wyobrażamy sobie, że jesteście do samego końca, więc chcielibyśmy was teraz usłyszeć. Z Kierniewicy jesteście! Ale was dużo, słuchajcie, teraz mogliśmy to dostrzec. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Fantastycznie, że zmieniliśmy lokalizację, prawda? Mamy zdecydowanie więcej możliwości i więcej osób, więcej gości może przyjechać tutaj do Skierniewic, żeby świętować razem z nami, ponieważ to 47. już święto kwiatów, owoców i warzyw. Nie wiem, szanowni Państwo, co piliście, ale podoba nam się, jak to działa. Jesteście tacy spokojni. Chcielibyśmy poznać tą magiczną recepturę, którą niejako tutaj rozprowadzacie gdzieś pomiędzy sobą, bo ten spokój, jaki z was emanuje, jest niezwykły, ale kiedy pojawi się zespół na scenie, wiemy, że eksplodujecie i to jest też piękne. Zamyśliłaś się? Tak. No co, każdy się może czasem zamyślić. Wspominaliśmy, szanowni Państwo, dzisiaj też taką historię. Kto z Państwa był rok temu na koncercie Agnieszki Chlińskiej? Super. Ona wspominała tą przepiękną historię dotyczącą jej robienia przez nią uprawnień na samochody ciężarowe i tego codziennego, rannego wjazdu do Skierniewic tym waszym przepięknym rondem tutaj na samym początku. Jak wjeżdżałem do Skierniewic wczoraj, tuż przed Wigilią tego pięknego święta, przypomniałem sobie to, co mówiła Agnieszka. Fajnie, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. W ogóle ten koncert... 15 minut czekania to była rewelacja. Tak, ten koncert był naprawdę niezwykły, bardzo dużo emocji. Agnieszka w ogóle jest niesamowitą artystką, ale jeszcze to ten związek... Ale co my, szanowni Państwo, Agnieszce? My chcieliśmy Państwa zaprosić na ten epicki finał. Przed Wami na tej scenie, tutaj w Skierniewicach, zespół Wilki! Można płynąć jedną łodzią. Tak właśnie jest z nami. Czuję.
naprawdę z głębi serca i gramy utwór na zawsze i na wieczność.
Nasza szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie to nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada się na swój latarz. Thank you.
innym. Krzyczał coś, szarpał ją. Thank you.
zdrady w nas. Czasami zgodnie, a czasami bez. Z fajnym miło buziakami szukają śmierć, wiem. Ludziaczymy czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ból, było szaleństwo również. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ból, było szaleństwo również. A słońce pokonał cię. Światła nić.
się zaprezentować Państwu. Panie, a teraz będzie utwór, od którego wszystko się zaczęło. Utwór, dzięki któremu właściwie zarobiliśmy pierwsze pieniądze, staliśmy się pierwszymi zawodowymi, znaczy wtedy normalnych chłopaków, którzy śmigali sobie i grali muzyczkę. Nagle zarobiliśmy parę złotych, nagle zaczęli ludzie nas rozpoznawać na ulicy. I co dziwne, utwór był po angielsku, czyli utwór nazywa się Sound of the Blue Sky.
się kłóć. Grzesie nam światła. Jademy i przejści szacunek oraz miłość i doskłonną za te wszystkie rzeczy. Za te wiele lat, które z nami jeżdżą. A ja nazywam się Robert Gawliński. Dzięki piękne występowałem za swą dziki. Jak chcecie blisko krzyć się. Cześć. Wywołajmy ich razem. Wilki!
czaszka miała fajne biust. Ta nie skryła coś tam, co lubię. Ewa całą nocą mnie nawet tuż o swoim ślubie. Z Kaśką można było to nie grać, chociaż nie wiem, czy chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Matka swoją dla mnie zagłaskała mnie śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie. Piękniejszego zakończenia tego pierwszego dnia z Kielińskiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Jest jedno ogłoszenie. Jeżeli wśród was jest mama albo tata Ksenii i Nikoli, to Ksenia i Nikola czekają za sceną na odbiór. Pilnujcie swoich dzieci, kochani. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować i życzyć Państwu udanego, dalszego, sobotniego, jeszcze sobotniego wieczora, albo nad nocy nawet. Widzimy się jutro o 17.30.
Najpierw z braćmi Kasperczyk, o właśnie, to moi krajanie z Lubliny, które wam powiem tą historię. Potem na tej scenie pojawi się Monika Brodka. Tuż po niej na tej scenie Margaret. Margaret, oczywiście. I na potem będą szmery, bajery, inne lasery, no nie wiem. Niespodzianki. A na samym końcu zakończymy nasze spotkanie niedzielne koncertem Artura Rojka. Się cieszymy, że dobrze się bawiliście, panowie. Ja nadal utrzymuję i nie wiem, co piliście, ale podoba mi się, jak to działa. W każdym razie wracajcie do domów, odpoczywajcie, nabierajcie sił i widzimy się jutro. Do zobaczenia. No oczywiście, jak chcecie niektórzy zostać, to jest spać na tej przepięknej murawie pokrytej tą piękną posadzką, to oczywiście zapraszamy. Od 8 jutro próby na tej scenie, więc zawsze się jakakolwiek widownia przyda. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za dziś. Dobranoc Państwu.